festiwal pełnoletni, 18. Nie daje nigdy recepty na sukces, nie daje gotowych rozwiązań, ale pokazuje wiele wskazówek dla młodych zespołów, jak inspirować się źródłami, żeby nie tracić nic z wartości dziedzictwa, a równocześnie być oryginalnym, niepowtarzalnym, nowym. W wynikach festiwalu widzimy tą barwność, wielość inspiracji. I tak mamy kapelę góralską Wałasi, która gra nową muzykę Beskidów. Barani woło, swoboda wesoło. Kapelę nizinną, odpoczno, opierającą się na rytmach trójmiarowych, mazurkach, oberkach, z basami, z skrzypcami, ale też z perkusją, z gitarą akustyczną. Wśród czołowych miejsc Bum Bum Orkiestar, czyli zespół z Warszawy, grający, inspirujący się folklorem miejskim. Coś, co jeszcze nie jest tak popularne i oczywiste, że tradycja to nie tylko wieś, ale również miasto. No i laureat Grand Prix, banda Nella Nebbia z charyzmatycznym liderem Franciszkiem Szpilmanem, który otrzymał też nagrodę Czesława Niemena. Wszystko działa na nas. Muzyka współczesna, klasyka współczesna, oczywiście folklor, oczywiście. Rockowe brzmienia, rockowe zespoły, jazz też, różna muzyka, elektronika, wszystko. Wszystko działa na nas i my to transmitujemy. Żeby radykalnie zmieniła się emocja, radykalnie zmieniła się sens melodii na przykład. Jeżeli cytujesz coś, bierzesz melodię, wkładasz w inny kontekst i masz inne kolory, masz inne znaczenie tego, co to było i to dla mnie jest fajne. Wolałbym nie dyrygować, ale niestety muszę. Czasami czuję, że ja muszę pokazać, bo wtedy będzie lepiej. Jakieś to jest też wsparcie do muzyków czasami. Też chyba to fajnie wygląda, nie? A wy powitajcie serdecznie brawami Bum Bum Orkiestar. Burza braw! Mamy podejście do muzyki takie klezmerskie bardzo, czyli gramy tak jak lubimy i to co lubimy. Nie mamy konkretnych aranży zrobionych, tylko idziemy zawsze na żywioł. Dlatego każdy koncert jest inny, każdy jest na swój sposób wyjątkowy. Gramy w składzie akordeon, klarnet, trąbka, tuba i tapan, czyli taki bułgarski bęben. Ja i Oliwier, klarnecista, jesteśmy muzykami takimi na pełen etat. Zajmujemy się uczeniem dzieci i gramy w różnych zespołach. Natomiast tubista i trębacz grają w orkiestrze policyjnej, a nasz bębniarz jest pielęgniarzem, pracuje w szpitalu. I jakby się udało taka sytuacja, żebyśmy tylko mogli grać z Bum Bum Orkiestar, to jestem pewien, że wszyscy by rzucili wszystko i byśmy grali po prostu. Goście z Mali. Kassem Hadi Diabaté, wybitny śpiewak, który jest legendą w tym kraju, o którym Salif Keita powiedział, że to najbardziej zaawansowany i najwybitniejszy śpiewak z tego kraju. Dziś podczas koncertu towarzyszyć mu będą artyści, którzy zagrają na tradycyjnych instrumentach, które należą do tradycji mandingo. To ngoni, instrument dosyć popularny w północnej części kraju, wspaniała lutnia. Będzie także balafon, to instrument, który jest bardzo popularny w Afryce. No i kora, czyli królowa instrumentu, wspaniała harfa, która jest znakiem rozpoznawczym muzyki zachodniej Afryki.
Thank you.